7 broszur zatytułowanych Edukacja, Transport, Nieruchomości, Cmentarze, Sport, Kultura i Promocja. W nich analiza miejskich wydatków w latach 2012-2015. Praca nad raportami trwała rok. Podjęli się jej kaliszanie zrzeszeni albo sympatyzujący z Kaliską Inicjatywą Miejską. Nad ich pracami czuwali urzędnicy kaliskiego magistratu, którzy również udzielali im niezbędnych informacji. Wszystko po to, żeby odczarować budżet, tak by mogli zapoznać się z nim wszyscy mieszkańcy Kalisza. Budżet miasta jest kluczowy w ogóle do zrozumienia miasta. To, jakie są podejmowane inwestycje, jak funkcjonuje kultura, jak nią się zarządza, czy w jaki sposób promocja miasta, jaka jest strategia promocji miasta, no to są takie rzeczy, które myślę, że są bardzo ważne. Jeżeli chcemy mieć wpływ na miasto, to powinniśmy takie rzeczy, mieć o nich pojęcie i, że tak nawet powiem, je kontrolować. Broszury, co bardzo ważne, napisane są ludzkim, a nie urzędniczym językiem. One nie były robione przez ekspertów. Były stworzone przez ludzi, którzy chcieli się zapoznać z tym, jak to funkcjonuje. Zostało nam to wytłumaczone, sami się dowiadywaliśmy, sprawdzaliśmy to w dokumentach, uczyliśmy się o kwotach. No i napisaliśmy to tak, żeby przeciętny kaliszanin mógł to przeczytać i coś z tego zrozumieć. Raporty uzupełnione o infografiki i rysunki stanowią nie tylko kompendium wiedzy, ale i ciekawą lekturę. Ciekawą dla każdego, kto interesuje się życiem i rozwojem miasta. Każda broszura oprócz danych z lat 2012-2015 i ciekawostek związanych z miejskimi wydatkami zawiera również podsumowanie autora. To są wnioski osób, które je pisały. I chcemy spotkać się z przedstawicielami władzy, mieszkańcy z przedstawicielami i o tych wnioskach porozmawiać. Okazją do takiej rozmowy będzie spotkanie, które odbędzie się 24 listopada o 18 w Willi Kalisja. Zaproszony jest na nie każdy mieszkaniec miasta zainteresowany tym, na co są wydawane de facto również jego pieniądze. Raporty dostępne są na stronie internetowej www.liczysiemiasto.pl.